Zgłoszenie o wydobywaniu się dymu z dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Pomira 7 dyspozytor odebrał o godzinie 19.20. Zdarzenie miało miejsce w gęstej zabudowie, głównie przedwojennej, w której budynki mają drewniane stropy i klatki schodowe. Tu ogień może rozprzestrzenić się bardzo szybko, dlatego na miejsce szybko wysłano 10 zastępów straży pożarnej. Paliło się nieużytkowane poddasze, przez dach wydobywał się gęsty dym. Akcja rozpoczęła się od ewakuacji mieszkańców. W płonącym budynku było ich tylko dwóch. Nikt nie ucierpiał. Na miejscu zdarzenia redaktor Radia Tczew Aleksandra Kemprowska rozmawiała z młodszym kapitanem z Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, Konradem Majewskim. O godzinie 19.21 przyjęliśmy zgłoszenie na ulicy Pomira 7, pożar na poddaszu budynku mieszkalnego w kamienicy dwupiętrowej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się właśnie, dokładnie tak wynikało ze zgłoszenia, nieużytkowane poddasze. Strażacy przystąpili przede wszystkim do ewakuacji, ratowania ludzkiego życia, następnie przystąpili do gaszenia. Nie odnotowaliśmy na tę chwilę poszkodowanych. Do tych osób już Urząd Miejski podstawił autobus, więc są w ciepłym miejscu. Przyjechała pani reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i obecnie zajmuje się nimi. Obecnie nasze działania polegają na wycięciu części konstrukcji dachowej, dotarciu do ogniska pożaru, tak aby już dogasić całkowicie tą konstrukcję. Aby ugasić ogień, trzeba było wyciąć fragment poszycia dachu. Akcja gaszenia potoczyła się sprawnie, zakończyła się około godziny 21. Policja i straż pożarna jeszcze nie ustaliły przyczyn wybuchu pożaru. Poważnie są uszkodzone instalacja elektryczna i poszycie dachu. Inspektor nadzoru budowlanego nie zezwala na użytkowanie budynku. 7 osób go zamieszkujących, mimo pomocy zaoferowanej przez MOPS, znalazło schronienie na własną rękę.